Być chrześcijaninem to znaczy być apostołem, a być apostołem to znaczy być posłanym. Jezus, kiedy daje nam łaskę wiary, to daje nam ją za darmo. Ona jest ogromnym skarbem i jako ludzie wierzący czujemy jej wartość, a dostajemy ją jako grzesznicy, którzy nie mamy z czego się odpłacić Jezusowi. Dlatego wdzięczność, która jak gdyby rodzi się w nas za to, że mamy Jezusa. Mamy wiarę w sercu, powinna być motorem napędzającym nas, aby iść do świata i faktycznie tym apostołem być. Ponieważ że chrześcijaństwo to nie jest filozofia, z którą możemy się zamknąć tylko w swoim po prostu pokoiku, domu i ją przeżywać, ale jak gdyby ta religia, ta droga domaga się tego, abyśmy byli apostołami, którzy idą i głoszą. Wczoraj miałem takie spotkanie, przyszła młoda dziewczyna, prosiła o chwilę rozmowy. Zakończyliśmy krótką modlitwą wstawienniczą i co się okazuje, za chwilę przeprowadza swoją mamę. I mama nie była bardzo praktykująca i ta dziewczyna mówi, mamo ja chciałabym, żeby ksiądz cię pobłogosławił. I mówi, proszę księdza, proszę, niech ksiądz pomodli się nad moją mamą. I wtedy udzieliłem błogosławieństwa, zawierzyłem całą ich rodzinę Jezusowi. To było niezwykłe świadectwo dla mnie właśnie bycia apostołem. Ta młoda dziewczyna pokazała, jak w praktyce ona realizuje to posłanie do apostolstwa. Niestety, tak jest w dzisiejszych czasach, że to często dzieci przeprowadzają rodziców do Chrystusa. Nie jak kiedyś, że rodzice wychowywali w duchu religijnym dzieci i przekazywali wiarę. Ale dzisiaj świat stoi na głowie, i często dzieci yy, są świadkami Jezusa, i to one przeprowadzają rodziców do sakramentu spowiedzi, do kościoła. To nie jest też tak, że Jezus czyni nas apostołami, domaga się, abyśmy podjęli tę trudną misję płynięcia pod prąd świata, bo jakby nie było, bycie apostołem dzisiaj to nieustanna walka yy, z tym, co gusi świat. Jezus nie zostawia nas samych, tylko daje nam swoje słowo, daje nam oręż do ręki, abyśmy byli uposażeni właśnie na tę misję. Kilka dni temu było spotkanie z księdzem Johnem Baszoborą na stadionie narodowym i tam ten charyzmatyk z Afryki pyta się wszystkich zgromadzonych: katolicy, czy macie Pismo Święte przy sobie? Niech każdy podniesie swoją Biblię wysoko w górę. I co się okazało? Że no, co dziesiąta osoba miała pismo święte przy sobie. Więc ksiądz Baszobora mówi: Czemu nie macie pisma świętego, które jest księgą życia, waszym natchnieniem, siłą i bronią do, do, do walki o świętość swoją każdego dnia? I tam krzyczą ludzie z tych trybun, że mamy tylko w domu. I ksiądz Baszobora skomentował tylko tak: To co to za wojownik? który zostawia swoją zbroję w domu i wychodzi na walkę nieuzbrojony. I to jest prawda. Można sobie zrobić taką refleksję, gdybyś ty yy, drogi yy, człowieku miał taką misję. Jesteś generałem armii i nagle dostajesz yy, ca całą armię żołnierzy pod komendę i ruszacie do boju i krzyczysz yy, do ataku i yy, Rzucasz wszystkie te siły na wroga i mówisz: Ognia, i nagle się okazuje, że ta armia zapomniała karabinów. I po prostu nie ma żadnego ognia. Nie ma ataku, ponieważ armia nie jest uzbrojona, i, i wtedy po prostu opadają ręce. Nie? nie można nic wygrać. Dlatego apostoł Jezusa Chrystusa musi być uposażony w broń. I tą zbroją, naszym orężem, który daje nam Jezus, jest Słowo Boże. Dlatego nie lękajmy się nosić przy sobie Pisma Świętego. Ja mam to szczęście, że jako ksiądz obcuję godzinę czasu w związku z brewiarzem, ze Słowem Bożym. Później jest na liturgii. Później jeszcze mam taką łaskę, że dostaję SMS-em cytaty z Pisma Świętego, więc tym Słowem mogę żyć. Ale jest wiele osób takich, które w ciągu dnia nie mają kontaktu nawet z jednym zdaniem. Ze słowa Bożego. To, musi, to trzeba zmienić. Jeżeli mamy być tymi posłanymi do świata apostołami, to musimy mieć zbroję i musimy mieć oręż w ręku, którym jest słowo Boże, słowo miłości i pokoju. I z jednej strony kończąc, to co daje nam Jezus, jest dla nas przykładem, jak żyć, ponieważ on w Piśmie Świętym pokazuje nam swoim życiem, jak wypełniać wolę Ojca, jak żyć miłością. Ale z drugiej strony, Słowo Boże czytane ma moc samo w sobie, ono jest żywe i skuteczne. I obojętnie, czy przeczytam historię z życia Jezusa, czy inny cytat z Pisma Świętego, to automatycznie to Słowo we mnie działa i rodzi pokój, siłę do przebaczania, do miłości cierpliwej i dzięki temu stajemy w gotowości każdego dnia do tego, by głosić chwałę Bożą, by być apostołami.